Jeżeli przenieślibyśmy się w czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dość dużym zaskoczeniem mogłaby być powszechna wiara w złe moce. Dawni mieszkańcy Korony i Litwy nie mieli wątpliwości. Diabły mieszkały wśród ludzi. Skłaniały ich do grzechu, mamiły, a przy okazji piły, ucztowały, pojedynkowały się, słowem hulały na całego, zupełnie nie bacząc na swój diabelski stan. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o diabłach dawnej Rzeczpospolitej. Tłem dla naszej opowieści będzie siedziba najsłynniejszego z nich – Zamek w Łęczycy. W 1622 roku ukazało się dzieło pod tytułem Sejm Piekielny, nieznanego autorstwa. W tym interesującym przykładzie literatury sowizdrzalskiej, satyrycznej, Lucyfer, pan wszystkich diabłów, zwołuje swoich podopiecznych na zebranie. Czytelnik dowiaduje się, że staropolskie piekło zorganizowane jest trochę jak współczesna korporacja. Każdy bies ma swoje zadanie i specjalizację. Słudzy Lucyfera nie tylko parają się różnymi profesjami, lecz także działają w różnych częściach świata i kraju, mówią różnymi językami, różnią się pozycją i znaczeniem. Są więc piekielnicy mówiący po polsku, po rusku, po łacinie, diabelskie książęta i biedni hołysze. Mówiąc poważniej, hierarchia przedstawiona w Sejmie Piekielnym była odbiciem tej, którą ludzie znali ze swojego otoczenia. Piekło zorganizowane było jak dawna Rzeczpospolita. Nic więc dziwnego, że żyli w nim zarówno piekielni szlachcice, jak i chłopi, osoby noszące się po polsku, z cudzoziemska czy po żydowsku. W tym niezbyt zacnym gronie, najpopularniejszym, najchętniej opisywanym w literaturze, przytaczanym w ludowych opowieściach diabłem, był czart wywodzący się ze stanu szlacheckiego. Taki piekielnik, co oczywiste, ubierał się w strojny żupan i delię, przy pasie nosił szable, podróżował konno lub karetą, lubował się w biesiadach, skłonny był do zwady. Tym samym odzwierciedlał stereotypowe postrzeganie polskiego pana doby XVI-XVIII wieku. Wielu staropolskich biesów znanych z imienia lubiło ukazywać się w szlacheckich szatach. Jedną z takich postaci był chociażby Rokita, który czyhał na ludzi w pobliżu mokradeł i bagien. Choć lubił występować jako szlachcic, w razie potrzeby potrafił przyoblec się w skórę zwierzęcia czy chłopa. Jego staropolskim rewirem było Podkarpacie, okolice miejscowości Domarac. Czasem Rokitę utożsamia się z innym słynnym staropolskim piekielnikiem – Borutą. Boruta, chyba najsłynniejszy staropolski diabeł, był piekielnym namiestnikiem nad ziemią łęczycką, ważną historycznie krainą zlokalizowaną w pobliżu dzisiejszej Łodzi. Czartowski pan na Łęczycy znany był ze swojego zamiłowania do pijaństwa, ucztowania i wszczynania awantur. Staropolskie społeczeństwo widziało w Borucie strojnego pana jeżdżącego karetą zaprzężoną w diabelskie konie. Według legend i podań słynny bies odwiedzał chętnie szlacheckie dwory, wpraszał się na uczty i kuligi, na których pił na umór, a potem wszczynał krwawe burdy z bracią szlachecką. Wiara w Borutę mogła być echem bliżej nieznanych wierzeń pogańskich. Pierwotnie mógł być Boruta bóstwem związanym w jakiś sposób z lasem, stąd charakterystyczne imię. Niektórzy badacze wiążą postać Boruty ze słowiańskim demonem lasu zwanym Leszym lub Borowym. Pewności jednak nie ma. Według legend siedzibą Boruty był łęczycki zamek, w którego podziemiach miał pilnować skarbów. W rzeczywistości historia twierdzy sięga czasów Kazimierza Wielkiego. U progu powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów przebudowana została przez starostę łęczyckiego Jana Lutomierskiego. Zamek pełnił ważną funkcję w walkach doby potopu szwedzkiego, wojny północnej i konfederacji barskiej. Szczęśliwie przetrwał wojenne zawieruchy i ozdabia ziemię łęczycką po dziś dzień.
Rokita i Boruta to tylko dwa diabły z bardzo szerokiej grupy lucyferowych sług. Mieszkańcy Rzeczpospolitej Szlacheckiej drżeli także przed innymi piekielnikami. Jednym z nich był niejaki Lelek, ślepy diabeł lubujący się w nocnych harcach i hałasach, specjalizujący się w podduszaniu swoich ofiar podczas snu, osłabiający ciało, przywodzący do chorób czy nawet samobójstwa. W dokuczaniu podróżnym lubował się z kolei Belial. Ten bies ukrywał się w błotach gościńców, gdzie czekał na wozy i konie. Łamał koła, powodował upadki, wyprowadzał na manowce, powodował potykanie się, wpadanie do kałuż, skręcenia kostek i końskich pęcin. Innym diabłem był Przehera, zwany czasami Frantem. Kochał się w bójkach i awanturach. Wędrował po świecie, a tam, gdzie się pojawiał, zaraz wybuchały swary. Podobnym piekielnikiem, choć znaczniejszym, był Lewko. Jemu Lucyfer powierzył skłócanie ze sobą całych narodów i wywoływanie wojen. Na tym kanon diabłów staropolskich się nie kończy. Paskuda Zalotnik namawiał do cudzołóstwa i grzechu cielesnego. W mężczyznach wywoływał ślepą, szaloną miłość. Kobiety uczył sztuki uwodzenia i podporządkowywania sobie wybranków serca. W zwodzeniu kobiet, szczególnie starszych, celował też czart o imieniu Smołka. Ciekawą postacią był też Asmodeus, diabeł karczemny. Ten potrafił spokojnego, pobożnego człowieka zamienić w pierwszego warchoła i pijanicę. Asmodeus nie cierpiał małżeństw, chętnie skłócał ze sobą małżonków. Działalność wymienionych diabłów i wielu innych opisywali autorzy utworów okolicznościowych. Nieznany twórca wspomnianego już Sejmu Piekielnego, a za nim także duchowni w postaci Adama Gnacjusza czy Benedykta Chmielowskiego. Za ich pośrednictwem wiedza o diabłach, u zarania będąca domeną ludową, umacniała się w kręgach szlacheckich i mieszczańskich. Oprócz zwykłych sposobów na dokuczenie ludziom, diabły specjalizowały się też w opętaniach. Jeżeli jakiś piekielnik szczególnie upodobał sobie człowieka, mógł wejść w jego ciało i przejąć nad nim kontrolę. Wówczas wyczyniał różne dziwy. Rzucał się, krzyczał, bluźnił. Zdarzało się, że w człowieka wstępowały nie jeden, a kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt biesów. W rzeczywistości to, co rozpoznawano jako opętanie, było zazwyczaj oznaką choroby psychicznej. Te w okresie staropolskim w zasadzie nie były rozpoznane. Czasem zdarzało się, że opętania udawano. Specjalizowały się w tym grupy proszalnych dziadów, chcących poswawolić lub wyłudzać pieniądze, a później swoje grzechy zrzucać na ingerencję diabelską. W skrajnych przypadkach zdarzało się, że opętania wykorzystywano jako pretekst do uchylania się od pracy. Pomstowali na to magnaci, chociażby Krzysztof Opaliński w wydanych w 1650 roku satyrach. Zjawisko to opisywał także żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku Adam Moszczeński. Na każdym odpuście w kościele widzieć można było opętanych krzyczących głosem przeraźliwym i po kilka słów mówiących różnymi językami, napastujących kobiety, które przestraszone mdlały lub dostawały z słabości. Tu znowu księży egzorcystów, zaklinających czartów opętanych do milczenia, a kiedy na nich kładli relikwie lub wodą święconą kropili, niesłychany krzyk i jęk i ryk wydawali i w ciele kontorsyje i łamaniny robili. Egzorcyzmy były jedną z metod radzenia sobie z czartami, używaną w skrajnych przypadkach. Mieszkańcy Rzeczpospolitej znali także inne metody. Diabły bały się głośnych modlitw, pobożnych napisów czy obrazów. Nie cierpiały znaku krzyża oraz soli. Na niektóre istoty piekielne istniały metody specjalne. Wspomnianego Lelka, diabła nocnego, można było ułaskawić poprzez zostawianie mu resztek jedzenia i składanie w ofierze czarnych kur. Przesądni, aby uchronić się przed jego gniewem, unikali dawania jałmużny, a więc czynienia dobra, w czwartki. Był to bowiem ulubiony dzień biesa.
Istniały też odrębne sposoby na samo rozpoznanie diabła. Choć niektóre z nich uwielbiały przyoblekać się w szlacheckie szaty, to żaden nie potrafił skryć swoich rogów. Dlatego też diabeł nigdy nie zdejmował szlacheckiego kołpaka. Wierzono też, że czarta poznać można po zapachu. Śmierdziało od nich siarką, padliną czy zwierzęcymi odchodami. Bywali też piekielnicy z bardziej widocznymi cechami. Diabły w ludzkiej formie posiadały zamiast jednej stopy kopyto, stąd często kulały. W skrajnych przypadkach słudzy Lucyfera nie mieli dziurek w nosie. Oddech nie był im potrzebny. Ich przemienione w ludzkie ciało było zimne jak u nieboszczyka. Wszystkie te wierzenia, z perspektywy czasu zabawne, wielokrotnie krytykowane przez działaczy oświecenia, współgrały z postrzeganiem świata duchowego w okresie staropolskim. Są barwnym, ciekawym śladem kulturowym tamtych czasów. Współcześnie staropolską wiarę w diabły ocenia się jako mieszankę dawnych wierzeń pogańskich, teologii chrześcijańskiej doby kontrreformacji oraz przesądów ludowych. Choć trudno w to uwierzyć, dawna wiara w diabła miała duży wpływ na życie społeczne. Współcześnie diabły najprawdopodobniej nie chodzą już przebrane za ludzi, nie chowają rogów w czapkach. Mimo to, idąc wieczorem spać, lepiej w jakiś sposób zabezpieczyć się przed złymi mocami. Jak mawia bowiem stare porzekadło, licho nigdy nie śpi.